Witam Państwa na kanale wielkiebudowanie.pl, a ja nazywam się Jarosław Wójcik, jestem menadżerem całego systemu wielkiebudowanie.pl. Dzisiaj w pierwszej części, jak zwykle, wiadomości budowlane. One są dobre dla niektórych branż i sądzę, że do połowy miesiąca taka koniunktura na branże wykończeniowe i instalacyjne powinna się utrzymać, bo to właśnie o tych branżach mowa. W drugiej części porozmawiamy natomiast o cenach materiałów budowlanych w tym roku, jako że już praktycznie ceny materiałów budowlanych nie zmienią się do końca roku, czyli wiadomo już, o ile one wzrosły w tym roku, to Państwu przedstawimy. Do tego powiemy, jak jeszcze kształtują się ceny usług budowlanych w odniesieniu do budowy budynków, szczególnie budowy domów prywatnych. Spróbujemy przedstawić, nakreślić taki obraz wzrostu kosztów w tym roku, jak to się ma do zapowiedzi obniżek cen nieruchomości. Koszt budowy nowych budynków wzrósł na tyle dużo, że mamy tutaj poważne obawy co do jakichś dużych spadków cen na rynku nieruchomości. Jest to dość mało prawdopodobne, przynajmniej w perspektywie najbliższych kilku miesięcy. Zapraszam więc na materiał. Branża wykończeniowa i instalacyjna wraz z elektryczną to w tej chwili trzon polskich inwestycji w tym miesiącu. To prawda, branża wykończeniowa i instalacyjne zawładnęły aż 50% udziałem w rynku nowych inwestycji. To tak zwani finaliści polskiego boomu budowlanego sprzed roku. Dobrze, że chociaż te branże trzymają koniunkturę na podwyższonym poziomie w tym miesiącu, nawet trochę wyżej niż w listopadzie. Jak to będzie po świętach, to jeszcze zobaczymy, ale na razie tu jest zadziwiająco dobrze. W innych branżach już raczej bliżej kryzysu, a branża budująca domy prywatne to już niemal upadek. Oczywiście czekamy, aż pojawią się pierwsi inwestorzy na budowę domów na rok 2023, ale na razie nawet trudno o jakiekolwiek przymiarki. Także regionalnie rynek budowlany jest strasznie spolaryzowany. Z jednej strony jest jeszcze duży rynek w stolicy i okolicach, a z drugiej z dużym spadkiem pozostałe województwa. Co gorsze, wśród nich są także filary polskiego budownictwa, jak województwo śląskie, dolnośląskie, pomorskie czy zachodniopomorskie, z bardzo dużym spadkiem zamówień. To oczywiście przekłada się na duży, ponad 60% spadek obrotów poniżej średniej w roku. W ostatnim tygodniu także wzrost kosztów pracy wynikający z przedświątecznych wypłat, premii, ale w tych silnych branżach także z powodu wzrostu stałych wynagrodzeń pogarsza się także rentowność w firmach. Owszem, ceny w branżach, które są na tak zwanym topie, wzrosły i to niektóre nawet znacznie, ale to za mało i prawdopodobnie nie są to wzrosty cen na stałe, a jedynie przed świętami. Po świętach nastąpi migracja do wykończeniówki z innych branż i ceny mogą znowuż spadać, bo pojawi się większa konkurencja. To już przerabialiśmy w latach, kiedy inwestycji było mało. To, że branża budowlana jest już na progu kryzysu, nie znaczy, że rynek pracy jest gorszy. Ludzie nie szukają pracy w budownictwie, jak mogłoby się wydawać, a firmy pomimo braku zleceń, no nie mają tych ludzi do pracy. Już na trwałe pojawia nam się ponad 90% odsetek firm, które nie mają zamówień po świętach czy po nowym roku. Dla przykładu, w ubiegłym roku o tej porze takich firm było w grudniu około 30%. Tak więc mamy kryzys, czy ktoś tego chce, czy nie.
Kolejne miesiące będą bardzo trudne dla branży budowlanej w ogóle, zwłaszcza dla branż ciężkich i terenowych. I jeszcze, żeby Państwu zobrazować, że ten wzrost koniunktury w grudniu, przynajmniej na razie, on nie dotyczy większości branż. To jest koniunktura przede wszystkim skupiona na branży wykończeniowej. Taki ruch mamy na stronach wykończeniowych. To jest udział zamówień inwestycji blisko 25%. Do tego dochodzi ponad 15% udział branży instalacyjnej. I proszę zobaczyć, jak duży udział ma branża elektryczna. Ona ma porównywalny z branżą murarsko-zbrojarską czy dekarską, co się nigdy nie zdarzało, przynajmniej w ostatnich latach, żeby ten udział w rynku się w taki sposób wyrównywał. No reszta branż, no nie widać, żeby tutaj robiła jakiekolwiek rekordy zamówień. I jeszcze przypatrzmy się, jak to wygląda regionalnie. Widać, że województwo mazowieckie jest kompletnie oderwane od reszty województw. Tutaj zwłaszcza należy zwrócić uwagę na okręg warszawski oczywiście. On jest dosyć szeroko rozciągnięty. Ale już obrzeża województwa mazowieckiego, tam już rynek budowlany jest znacznie słabszy. Natomiast tak czy inaczej, to województwo znacznie odbiega od reszty województw. Nawet województwo małopolskie, śląskie, dolnośląskie, tutaj udział w rynku nowych inwestycji jest poniżej 10%, więc nie wygląda to dobrze. No ale średnia jest średnią, przynajmniej do świąt prawdopodobnie mamy taki wzrost zamówień wykończeniowo-instalacyjnych. A dzisiaj podejmujemy temat niezwykle ekscytujący dla wszystkich naszych widzów i słuchaczy, kosztów budowy budynków kubaturowych, w tym w szczególności budowy domów. O ile jeszcze do końca nie wiadomo, jak dużo wzrosną w grudniu ceny usług budowlanych, to nasz koszyk z materiałami budowlanymi potrzebnymi do budowy domu już raczej się nie zmieni. Rzadko się zdarza, żeby ceny materiałów budowlanych zmieniały się na koniec roku. Tak więc informujemy Państwa, że w 2022 roku ceny materiałów budowlanych wzrosną średnio o 26,7%, a więc grubo powyżej inflacji bazowej. To prawda, że w grudniu średni wzrost cen materiałów budowlanych wyniósł niewiele powyżej 2%, ale nadal nie jest to mało. Najbardziej cenotwórcze były w tym roku ceny cementu, ale także materiałów konstrukcyjnych czy suchej zabudowy. Wcześniej mieliśmy duże wzrosty cen płyt OSB i późniejszych znaczny spadek oraz materiałów izolacyjnych, ociepleniowych. Z naszych rozmów z marketingami producentów i handlowców wynika, że jeszcze przed nowym sezonem budowlanym będą dalsze podwyżki cen, chociaż ich rozmiar zależeć będzie od kosztów produkcji. Głównie kosztów pracy, energii, paliw płynnych, a także kursu złotego oraz trendów światowych. Polski przemysł budowlany jest bardzo zależny od zagranicznego kapitału, i wbrew pozorom nasz popyt na materiały budowlane nie ma pozycji decydującej. Wolniej rosną za to ceny usług budowlanych, nawet poniżej inflacji bazowej, ale ostatnio firmy podnosiły ceny usług, zwłaszcza wykończeniowych, instalacyjnych, zatem z ocenami trzeba jeszcze poczekać. Tu jednak wewnętrzny popyt ma decydujący wpływ na ceny, chociaż w warunku wysokiej inflacji i zapowiadanego wzrostu płac minimalnych też będzie to ważny składnik cen. Jednym słowem, na razie nie widać na horyzoncie radykalnych zmian co do kierunku ruchu cen dla tych, co przymierzają się do budowy domu. Owszem, podwyżki są coraz mniejsze, ale wciąż znaczące. Jeśli ufać naszej prognozie, to w 2022 roku
koszt budowy nowego domu wzrośnie o około 22%. A więc jak mają w takim razie spaść ceny nieruchomości, gdzie niektórzy eksperci uważają, że to się wydarzy? Owszem, ich nadmiarowa sprzedaż na rynku może zahamować lub wprowadzić czasowe, kosmetyczne obniżki cen i raczej to wszystko. Ceny spadają w warunkach pogorszenia się rynku, wtedy kiedy jest niska inflacja i stabilne otoczenie gospodarcze, a tego nie ma. I jeszcze jedno, nadal jest bardzo niski popyt na budowy domów, poświęcimy temu jeszcze inny materiał, myślę, że jeszcze w tym roku. Bardzo mało się buduje, a ostatnio duży spadek nowych inwestycji dotyczy także mieszkaniówki. Taka wyrwa, spadek jest dość dramatyczny, bo nie ma finansowania, może po okresie zapaści wywołać ponownie znaczny wzrost kosztów budowy. W Polsce nadal jest duży głód mieszkaniowy i sprzyjające warunki finansowe i gospodarcze prowadzą do tak zwanych boomów i gwałtownego wzrostu cen nieruchomości. Nie chcę przez to powiedzieć, że nieruchomości są bardzo stabilne. Nie, natomiast w tych warunkach, jakie mamy w tej chwili, no to nie widać, żeby to były aktywa jakieś ryzykowne. O. Jeszcze raz popatrzmy na prognozę. Tak jak powiedziałem wcześniej, materiały budowlane już są takim konstansem, bo tak jak mówię, już się nie zmieni, nie zmienią się ceny do końca roku. Także mamy wzrost 26,7% w 2022 roku. Natomiast jeśli chodzi o usługi, no w tej chwili to jest jakieś 14% w ciągu roku wzrost cen usług. Tu jeszcze może coś się zmienić, ten wzrost może być do końca roku trochę wyższy. Wzrost kosztów budowy budynków to 22,2%, a więc także dużo wyżej niż inflacja bazowa. No, tak jak powiedziałem wcześniej, jest to zbyt duża podwyżka kosztów budowy, żeby nagle miała nastąpić jakaś zapaść cen nieruchomości. To jakby jedno z drugim dość mocno się kłóci. Takie jest więc nasze stanowisko, że tutaj ze spadkiem nieruchomości raczej w najbliższym czasie nie będziemy mieli do czynienia. One oczywiście lokalnie będą zmieniały swoje ceny, natomiast nie będą to jakieś zmiany mocno widoczne. Przy takim otoczeniu gospodarczym, przy tak dużym wzroście kosztów budowy, nie sądzę, żeby wartość nieruchomości miała w tej chwili ulec jakiemuś znacznemu obniżeniu. No ale zobaczymy. Zobaczymy pewnie najbliższe trzy pierwsze miesiące po nowym roku. Już dadzą nam odpowiedź, czy ta gospodarka stabilizuje się i co dalej się dzieje z budownictwem, bo tutaj są największe, myślę, znaki zapytania, znacznie większe niż te dotyczące nieruchomości. Zapraszam na kolejny odcinek jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia. Będzie na pewno też ciekawy temat. Do zobaczenia.